lewicowi wyborcy będą mogli zagłosować na lewicowy komitet. Partia Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, Unia Pracy oraz organizacje społeczne powołały komitet Lewica Razem. Z naszych list będą startować samorządowcy, działacze społeczni, działacze lewicowi, związkowcy, działacze miejscy. Musimy zadbać o to, żeby skończyć z podziałem na Europę bogatą i biedną, na Europę zachodnią i wschodnią. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, wszyscy mamy równe prawa, mamy prawo do bezpieczeństwa socjalnego, mamy prawo do wyższych płac, mamy prawo do europejskiego dobrobytu. Jednym z ważnych bardzo powodów, dla których wielu młodych ludzi decyduje się na emigrację, jest nie tylko wysokość płac, ale przede wszystkim godność pracy. To, jak ludzie są traktowani w miejscu pracy i o tą Europę w stosunkach pracy, o to, żeby tu też była ta Europa, my będziemy walczyć do upadłego. Nasza emerytura jest ciągle jałmużną, a nie godziwą emeryturą, tak jak ma przeciętny Europejczyk. Dlatego będziemy dążyli do tego, żeby i płaca minimalna i była także minimalna europejska emerytura. Lewica Razem to wyższe płace, niższe czynsze i bezpłatne leki na receptę. Lewica Razem to nowoczesne, europejskie państwo dobrobytu, także nad Wisłą. To Europa solidarna, Europa, w której wszyscy czujemy się u siebie.